Hej dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmem ubraniowym. Nie wiem, czy zrobię Wam mierzymy, bo na ten moment tutaj mam trochę mało miejsca, bo strasznie moja kolekcja kwiatów się powiększyła i powiem Wam, że w tej chwili w salonie trochę mamy taką małą dżunglę i też trochę takich małych babyków tutaj rozhodowuję, więc nie wiem, czy będę w stanie po pierwsze względu na miejsce, a niestety po drugie względu na czas zrobić Wam mierzymy, ale chciałam Wam pokazać moje nowości ubraniowe, bo wiem, że takie filmy lubicie, może coś sobie podpatrzycie, część rzeczy jest jeszcze z promocji. Też Wam od razu mówię, że postaram Wam się niebawem nagrać film z wyprzedażą tych rzeczy z Pretty Shopu, tych ostatnich sztuk, tak jak to było jakiś czas temu. Jeszcze jest ten film z promocji i tam zostało jeszcze trochę rzeczy takich trochę bardziej wiosenno-jesiennych, więc jeżeli macie na coś ochotę, to zapraszam Was, mogę Wam podlinkować ten film, tam jeszcze kilka rzeczy, nawet sporo jeszcze w sumie, coś tam każdy dla siebie jeszcze może znaleźć. No i właśnie teraz niebawem będę chciała Wam nagrać to, co zostały takie ostatnie sztuki z tych letnich rzeczy, to też Wam postaram się taki film wyprzedażowy nagrać. W razie było, jakbyście chciały, to na Instagramie jest wyprzedaż. Macie w Instagramie, na Instagramie Pretty Shopu, też Wam podlinkuję. Macie w wyróżnionych zakładkę wyprzedaż i tam są wyprzedaży właśnie tych ostatnich sztuk. To samo będzie na YouTubie, więc jeżeli chcecie szybciej, no to na Instagramie jest, tam naprawdę są super, super ceny, bo to są ostatnie sztuki. Jest cały regulamin tej wyprzedaży, także zobaczcie sobie, zobaczcie, co tam zostało. I już lecimy z tym, co kupiłam w sklepach. No bo oczywiście wiadomo, wiecie, też nie wszystko kupię w swoim sklepie, a też lubię po innych sklepach chodzić. I powiem tak, pierwsza rzecz to jest Reserved. To jest taka zwykła bluzeczka dzianinowa, tylko właśnie ona jest taka bardzo fajnie, widzicie? O, ona nie dosyć, że prześwituje, to jeszcze ma takie fajne dziurki, więc taka na lato, ona teraz idealna i ona kosztowała 29 zł. Ja mam rozmiar S. Bardzo ładnym kolorze, zobaczcie, widzicie, jakie się wyświecają, dlatego szukam jakiegoś takiego pudru naprawdę. Dlatego szukam naprawdę matującego pudru, to Wam mówiłam w zakupach kosmetycznych. Więc to pierwsza rzecz. I dwa jeszcze sweterki, też właśnie takie, nawet na teraz, bo lato w tym roku jest takie średnie. I ten kosztował 39 zł. I on ma taki piękny, kamera mi go od razu, powiem Wam szczerze, nie oddaje tego koloru. Bo wy go widzicie jako taki zwykły niebieski, a to jest tak głęboki turkus. Totalnie, totalnie aparat nie oddaje tego koloru. No mówię, go widzę taki normalny niebieski, a nie, to jest naprawdę taki ekstremalnie głęboki turkus. No i one są też takie fajne, elastyczne, więc to jest jeden taki turkusowy. A drugi z nich jest biały, on troszeczkę jest inny. Może tą torbę tu. Ten drugi też kosztował 39 zł, też to jest Eska. No i to już jest biały sweterek, więc taki do jeansów po prostu. One są fajne, bo są takie bardzo, bardzo ażurowe. O, widzicie? I są takie bardziej letnie, to nie są takie, wiecie, jesienne, cieplejsze sweterki, tylko takie typowe letnie. Jedyne, co mi się trochę nie podoba, że one mają dziwną długość rękawa, bo ten rękaw sięga dotąd i to tak wygląda, jakby on był za krótki. Ja nie mam jakichś długich rąk, więc te rękawy po prostu takie są, więc ja je trochę podwijam, żeby były takie 3/4, żeby to, wiecie, jakoś to wyglądało. Dziwnie, nie wiem, dlaczego oni zrobili taką dziwną długość, no ale ten jest biały, to jest taki śnieżno-biały kolor, bardzo ładnie do jeansów wygląda. O, kolejną rzecz. Kolejna rzecz to jest rzecz, którą mam właśnie z Pretty Shopu, czyli z mojego sklepu. To jest sukienka Butterfly i będzie na dniach, postaram się też Wam wrzucić, bo te sukienki już się wyprzedały w sklepie, ale będzie druga wersja. Dokładnie ten sam wzór. Nie pamiętam, czy tamte też są z paskiem, bo ona w zestawie miała taki super pasek z drewnianą klaurą i on jest elastyczny, więc pięknie robi talię. No i ten pasek można sobie później do czegokolwiek tutaj dołożyć. O, i gdzie tak to wyglądało. I też takie bluzeczki będą w Pretty Shopie, dokładnie te same, te takie bardzo modne teraz, takie właśnie motylkowe rękawy, wzór i na dole jest falbana, a ta, która w tej chwili będzie, to jeszcze będzie miała tutaj po bokach falbanki, także będzie ten sam wzór, ale inny troszeczkę fason. Kolejna rzecz, to co mam na wieszakach, to Wam pokażę, a zwykła koszula z H&M-u. Powiem Wam, że ja lubię je kupować, to jest z internetowego kupiona, więc nie mam ceny, ale chyba 29 zł kosztowała. To jest w 100% wiskoza, no i taka, wiecie, zwykła koszula zapinana na guziki. Ona ma taką delikatną tutaj baskinkę. Bardzo lubię te koszule, bo są właśnie z wiskozy, są ładnie skrojone, tylko to jest to, że one są tanie, ale tutaj od razu Wam mówię, że one tak po jednym sezonie, czyli na przykład teraz ponoszę sobie przez lato, jesień tą koszulę, to na drugi rok już raczej będzie średnia. Ta wiskoza z H&M jest taka, takiej średniej jakości, bym powiedziała.
No ale wiecie, za tą cenę no to jest okej, okay. Mogę tyle sobie dać, bo są ładnie skrojone. I właśnie tutaj nie dosyć, że jest baskinka, to one są jeszcze z tyłu taliowane, przez co naprawdę po prostu bardzo ładnie wyglądają. I powiem Wam szczerze, że ja od koszul takich bawełnianych już dawno dosyć temu odeszłam. Teraz zdecydowanie wolę koszulę wiskozowe. O, to jeszcze Wam nie pokazałam, kupiłam sobie takie stopki w Reserved i zobaczcie, to jest cena 19 zł, przy kasie Pani powiedziała, że kosztowały 9, więc jeżeli szukacie, to Wam polecam, bo to nie są takie zwykłe stopki, one są, wiecie co, tutaj z takiego materiału, to nie jest jak rajstopy, to jest zupełnie inny materiał, od spodu są takie, wiecie, ala bawełniane materiałowe, trzy różne kolory, takie trzy różne odcienie beżu, można powiedzieć. Ale tutaj one są z takiego, dodatkowo tu jest tak jakby taki silikon, więc Wam wszystko tutaj super ekstra mega trzyma. I one są z takiego śmiesznego materiału, tutaj nie wiem jaki to jest materiał. Tutaj jest trochę tak jak rajstopy, ale zupełnie inne, taka lycra jakby to jest. I tu jeszcze dodatkowo jest takie wzmocnienie w taką ładną falbankę. I naprawdę ja już miałam z Oysho z tamtego roku takie stopki właśnie z tego typu i one są świetne. Tylko one zawsze są bardzo, bardzo drogie właśnie z tego materiału stopki w każdym sklepie. A teraz trzy pary za 9 zł. Więc słuchajcie, lećcie do Reserved, bo te stopki, one się super naprawdę sprawdzają. O, to też już jakiś czas temu był szał na to, co dorwałam w Bershce. Tej czarnej już chyba nie ma, ale... chyba są w innym kolorze. To są te krótkie marynarki, o widzicie? I ona kosztowała 69 zł. Ja mam w rozmiarze S. Może tą Wam pokażę na sobie, bo na tą bluzkę dam radę. Właśnie teraz chyba widziałam, że są z takich, wiecie, bardziej pastelowych, fioletowe, miętowe, coś takiego. I one mają bardzo tutaj duże bufki. Poduszek nie mają, ale mają bufki. Dla mnie jest spoko, bo jestem dosyć wąska w ramionach. Ja naprawdę jestem bardzo, bardzo wąska w ramionach, co niekoniecznie... co jest dla mnie często problemem. W marynarkach, płaszczach jest to dla mnie problem, więc dla mnie bufki są spoko. No i one są z takiego, widzicie? Krótkiego kroju. Naprawdę to jest super. Fajnie to wygląda z jeansami właśnie z wysokim stanem, z jakimiś body. Najbardziej właśnie lubię takich fajnych, koronkowych body plus jeansy z wysokim stanem i naprawdę super marynara. Coś takiego innego, wiecie, normalnie za 100 parę złotych bym tego nie kupiła, bo to nie jest rzecz, którą ja na przykład, nie wiem, wynoszę do pracy, czy tak na co dzień, no bo raczej nie. Normalnie 140 zł kosztowała, nie kupiłabym jej za taką cenę. Ale za 69 zł, żeby mieć takie coś w szafie do sukienek, to jest też bardzo, bardzo fajna sprawa. O, kolejna rzecz, to jest jeszcze na innym wieszaku, ale to już Wam pokażę. To jest spódnica z Laurelli. I powiem Wam, że ja trochę ciuchów z Laurelli zaczęłam kupować. I całkiem są, okej, okay, nie wszystko jest super, nie wszystko jest według mnie warte tych pieniędzy, ale ogólnie polecam. Mogę Wam polecić, tylko tam trzeba, wiecie, sobie wybrać co. I pierwsze co... Mam, bo pokażę Wam dzisiaj chyba jeszcze jedną rzecz. To jest spódnica. Nie pamiętam, jak ta spódnica się nazywa. Mogę Wam podlinkować. Tu od tyłu jest moja inna. To jest spódnica z Pretty Shopu, a tu jest spódnica z Laurelli. I ona, widzicie, ma takie fajne trzy rzędy falban i właśnie tak bardzo fajne wykończone. Tylko ona była droga, 209 zł, więc no wiecie, 209 zł za spódnicę, no to jest sporo, ale mówię, od czasu do czasu za coś takiego innego, no to myślę, że można sobie pozwolić. Okay. I teraz Wam pokażę kolejną rzecz z wyprzedaży. Na stronie internetowej w Zarze już tego nie widziałam, ale postaram się Wam, może wyszukam, może, bo wiecie, w Zarze często wracają te rzeczy, a po drugie zawsze możecie, jeżeli chcecie chodzić po sklepach teraz, możecie szukać tego stacjonarnie. I tak, fakt, fajniej by było, gdybym Wam to pokazała, co ja mówię, nie ma opcji, że Wam dzisiaj, no nie dam rady po prostu nagrać przebitek, ale wiecie, ja i tak na przykład ja lubię oglądać takie filmy, gdzie, wiadomo, fajnie jak są przebitki, ale jak nie ma przebitek, też lubię oglądać takie filmy, bo po prostu można coś około podpatrzeć. I to jest kombinezon z Zary. Niestety 100% poliester, ale od czasu do czasu ja sobie pozwalam na takie rzeczy. I to jest kombinezon w taki tropikalny wzór. Ma te właśnie modne falbany na rękawach. Ma dosyć głęboki dekolt, jak widzicie, bo ten dekolt jest naprawdę głęboki, ale jest tak fajnie skrojony, że nic nie widać. Ma taki zakładkowy pas, więc talia jest fajnie podkreślona. On jest zapinany tutaj z boku gdzieś na... Nie, z tyłu jest na zamek zapinany. Nie, gdzieś był na zamek. Z tyłu, tak. Z tyłu jest zapinany na zamek, plus do tego tył, o, myślę, że to zobaczycie, widzicie? Macie z tyłu, a nie zapinany tu na guzik, no i tu z tyłu macie po prostu coś, no, taką dziurę, ale wiadomo, jak macie zapięcie, tutaj to jest tylko taka subtelny paseczek, no i to jest też kombinezon, takie kuloty bym powiedziała na dole, widzicie? Bo nogawka, to jest jedna nogawka, ta nogawka jest naprawdę szeroka. O, a tu Wam pokażę sukienkę, którą kupiłam w TK Maxie i ja chyba nigdy nie kupiłam jeszcze żadnego ubrania oprócz sportowych w TK Maxie. I to gdzieś tam chodziłam, coś w TK Maxie, szukałam doniczek i przypadkowo mi się ta sukienka nawinęła. Ja ją chyba trochę skrócę, bo ta sukienka kosztowała chyba 55 zł.
i bardzo mi się spodobał jej kolor, bo ona jest taka brzoskwiniowo-łososiowa. No w moim klimacie, czyli gdzieś tam delikatna falbanka, kwiatki, nie każdego klimat, ale mój jak najbardziej. Plus do tego jest gumka w talii i ona jest na końcu zakończona taką falbaną. I ona mi sięga tak do kolan i właśnie jak ja bym ją skróciła o długość tej falbany, to byłaby taka fajna mini. I właśnie nie wiem, czy jej nie będę skracała, bo właśnie za tą kwotę, którą ją kupiłam, no to naprawdę myślę, że jak dołożę 20 zł za skrócenie, no to myślę, że byłoby spoko. Jeszcze pomyślę, ale było ich dużo w moim TK Maxie, więc jak wam się podoba, no to możecie sobie lecieć do TK Maxa i zobaczyć, więc coś takiego, taka wiecie, fajna, po prostu na co dzień skinka na lato, nie na żadne wyjścia, ale na co dzień do pracy, czy wiecie, żeby posięgać. Koszula też z promocji Zary, na stronie jej już nie widziałam od dawna, ją też kupiłam stacjonarnie. Chyba 49 zł za nią dałam. I już nagrywałam wam filmiki w niej. Ona jest taka oversize'owa, trochę poszerza i trochę powiększa, ale jak do tego się założy fajne rurki, białe na przykład, fajnie to wygląda z białymi rurkami, no to jest ok, bo ona ma taką, wiecie, opuszczoną mocno linię ramion, bardzo szerokie rękawy, więc no poszerza, ale no co kto woli. Ja takie fasony akurat lubię. Bardzo fajny, przyjemny ten jeans jest. No i tutaj ma ten hafta. To już mnie widziałyście w tej koszuli na filmie. Ja pokażę dwie pary jeansów Zary. I na bankierz. Już ich nie ma na stronie internetowej, bo ja też polowałam i zapisałam się do powiadomień, jak one się pojawiły. Ta jedna, te, które wam teraz pokażę na promocji. Chyba 69 zł za nie dałam. I to jest taki... ta seria lata 80, coś takiego właśnie z Zary, z wysokim stanem i to, co jest w nich genialne, po pierwsze materiał, a po drugie kolor. I ja uwielbiam jeansy w tym kolorze. Ja nie lubię tych takich jasnych jeansów, ja zdecydowanie wolę właśnie ten kolor jeansów. One są dosyć elastyczne, więc one nie mają żadnych udziwnień. Mają gdzieś tu miały takie delikatne, o, jedyne przetarcie, które mają, to są tutaj, takie bardzo delikatne. Zwykłe, klasyczne rurki, ale właśnie widzicie, mają bardzo wysoki stan. O, ten stan mi sięga akurat do pępka, więc naprawdę idealny dla mnie. Polujcie w sklepach stacjonarnych. Mogę wam numer, czy nie, sorry, ale wyciąłam już metkę nawet z nich, także nawet wam nie napiszę. No ale to musicie polować, bo ja je kupiłam z jakieś 3 tygodnie temu, więc na bank ich już na Zarze nie będzie, bo mówię, ja się sama do powiadomień zapisywałam. Których po sobie bym się w ogóle nie spodziewała, ale nie wiem, czy wy oglądacie na YouTubie Shiny Styl. Ja ją uwielbiam, po prostu kocham tą kobietę. I ona robiła film o jeansach slouch, o w ogóle o spodniach slouch. I ja tak ogólnie, no totalnie to nie jest mój klimat. Totalnie. Luźne, oversize, spodnie, no w ogóle nie moja totalnie bajka. Jak już to rurki, no po prostu tak wolę. Ale słuchajcie, tak się napatrzyłam na nią i na te jeansy, że gdzieś tam mi to chodziło po głowie. No i przymierzałam te jeansy slouchy. Slouchy? W Zarze, ale to było tłumaczenie dla mnie. Ogólnie naprawdę, no po prostu nie. Nie, albo nie znalazłam idealnych, ale za to wypatrzyłam. To są chyba bagi? Kurczę, wiecie co? Podlinkuję wam je, bo te jeszcze widziałam na stronie na pewno, bo ja ich nie kupiłam w żadnej promocji, tylko kupiłam je normalnie, więc wam je podlinkuję, bo na pewno je znajdę. Bo tu nazwy na nich nie będzie, ale mam numer, to wam to podlinkuję. Tutaj też brałam normalnie 36. No i to są jeansy takie luźne, które mają gumę tutaj w talii, ona jest centralnie w talii. Nie wiecie, to są takie luźne galoty dosłownie, naprawdę, słuchajcie. I wiadomo, że w tym się nie wygląda szczupło. I w tym tyłek też wygląda na większy i uda wyglądają na większe, ale to są najwygodniejsze spodnie ever, słuchajcie, jak mam okres. I nie chce mi się zakładać rurek. Albo jak po prostu gdzieś wychodzimy na luzie. Ja kocham te jeansy i chyba sobie kupię jeszcze jeden kolor. Nie chodziłam wcześniej, nie mam żadnych boyfriendów w szafie. I po prostu w momencie, kiedy ja zakładam te jeansy, to jest w ogóle inny wymiar. Wiadomo, że to się, chociaż powiem wam szczerze, że to ugryźć do szpilek też się da i to też wygląda zarąbiście. Ale ja raczej zakładam do nich po prostu moje Adidasy. Super stary i do nich właśnie zakładam takie obcisłe, dopasowane body. I to naprawdę wtedy wygląda dobrze, bo wiecie, widać, że ta sylwetka jest szczupła, a te jeansy są po prostu luźne. No ale to jest po prostu, wiecie, no porównajcie sobie te, które wam przed chwilą pokazałam. No do tych, no to są po prostu galoty. Ale przy tym, bo nie wszystkie te jeansy, niektóre z Zary, te slouchy szczególnie, one są bardzo sztywne, z takiego sztywnego jeansu. A te, widzicie, są takie bardzo mięciutkie. Więc jak ja je zakładam, to są jeansy wygodniejsze od dresów. Naprawdę dziewczyny, mega wam polecam, 109 zł, a to są najcudowniejsze jeansy mojego życia, naprawdę, w życiu nie sądziłam, że o takim typie spodni tak powiem, ale one są cudowne, naprawdę,
przymierzcie sobie, bo ja też siebie, ja je noszę podwinięte też. W życiu siebie nie podejrzewałam, że kiedykolwiek kupię takie dżinsy, a kupiłam i je kocham za wygodę. Nawet jak jest gorąco, założyć te dżinsy i po prostu, no, bajka. Naprawdę są ekstra. Teraz Wam pokażę drugą rzecz z Laurelli i to też już mnie widziałyście i mnie pytałyście, co to jest za bluzka. I właśnie to, co jest na przykład fajne w Laurelli, to to, że macie tam u nich też zestawy. Możecie kupić bluzkę ze spódniczką i to jest fajnie, bo zakładacie to i to wygląda w sumie jak sukienka. Jest to dosyć drogie, nie powiem, bo te zestawy wychodzą drogo. To jest w 100% bawełniany zestaw, więc trochę się gniecie, ale nie jest źle. I właśnie on jest w kilku kolorach na Laurelli. Jak znajdę ten bordowy, jeszcze to Wam podlinkuję. I właśnie macie bluzkę z takimi dużymi falbanami. Właśnie w tej bluzce mnie widziałyście w tym filmie o lakierach hybrydowych, które nie uczulają. I to jest właśnie bluzeczka. I do tej bluzki jest spódniczka. I to jest taka dosyć krótka spódniczka. No właśnie przez to, że ona jest z bawełny, to prasowanie tej spódniczki z tymi falbanami trochę jest skomplikowane, ale jest to do zrobienia. No teraz widzicie, jak ona wygląda po pracy. Ja akurat ten zestaw jest w rozmiarze one size, ale nie powiedziałam, że to jest one size. Takie S, nie wiem, MK, obstawiam, że MK może mieć problem ze zmieszczeniem się w tą bluzeczkę pod pachami, bo one są tutaj dosyć obcisłe, mówię Wam szczerze, więc tak, zobaczcie sobie wymiary. No i do tego jest właśnie taka spódniczka. Jak zakładacie to razem, to to wręcz wygląda jak sukienka, a możecie nosić też osobno, także naprawdę fajne i lubię to. Naprawdę lubię w tym chodzić i w bluzce, i w spódniczce, i razem różnie, więc to jest fajne, że możecie sobie później to miksować. To Wam to pokażę, bo oczywiście no, każda z nas nosi, więc już mam nadzieję, że ten czas oburzenia, kiedy ktoś pokazuje biustonosze na YouTubie, to już minął, mam nadzieję. Ale jeżeli szukacie biustonoszy, który właśnie pod takimi obcisłymi topami, albo pod takimi gładkimi, zwykłymi t-shirtami Wam się nie będą odznaczały i nie kosztują majątku, to polecam Wam Oysho. Mogę Wam znaleźć i podlinkować dokładnie ten, który mam. I to są takie biustonosze, które w ogóle one są jakby tak, nie wiem, jakąś temperaturą profilowane. Nie wiem do końca jak to jest. One są tutaj bezszwowe. Nie macie tutaj fishbin, ale macie wyprofilowanie, widzicie? I one idealnie do takich obcisłych topów, do bardzo gładkich sukienek i do gładkich t-shirtów sprawdzają się po prostu idealnie, dziewczyny. To nie jest może jakaś super sexy bielizna, ale taką bieliznę też potrzebujemy. Pod białe t-shirty, gdzieś, gdzie nie chcecie, żeby Wam jakaś koronka czy jakaś faktura biustonosza, albo moment, w którym kończy Wam się biustonosz, a zaczyna ciało, żeby to Wam się odznaczało, no to Wam mega polecam. Naprawdę 69 albo 79 zł kosztują i naprawdę są świetne. I ja jeszcze na pewno sobie dokupię czarny i myślę, że jeszcze jeden beżowy też na pewno sobie dokupię. Prałam już wiele razy, nic się kompletnie z tym materiałem nie dzieje, także no naprawdę widzicie, one bardzo fajne są też, bo one są bardzo mięciutkie, jest Wam w tym bardzo wygodnie, nic Was nie ciśnie, nie uwiera, więc naprawdę super, super sprawa, mega Wam je polecam, bo nie macie żadnych drutów i to właśnie bardzo, bardzo ładnie wygląda na takich gładkich czy obcisłych rzeczach. O, tu Wam jeszcze zapomniałam pokazać jeszcze jedną mam sukienkę, słuchajcie, z Laurelli. Mała reklama Laurelli, ale ja nie mam z tym problemu, bo wiecie, skoro coś mi się sprawdza, coś lubię i kupuję tam ubrania, są to ubrania zupełnie inne niż u mnie w sklepie, no to okej. I to jest sukienka, która tutaj jest związana na szyję. Nie wiem, czy ta sukienka jeszcze jest. Jak jest, to Wam podlinkuję. I ona ma fajny materiał, bo to jest materiał, niby tutaj napisane, że to jest wiskoza, ale to jest taki ala eliocel. I widzicie, ona jest tutaj tak zakładana, ale właśnie, jest, myślę, że to widzicie. Ta sukienka jest bardzo mocno tu wycięta i do tej sukienki żaden biustonosz Wam nie wchodzi w grę. Tą sukienkę trzeba nosić bez biustonosza. Jeżeli pytacie, jak ja to noszę to bez biustonosza i mam nakładki takie, wiecie, silikonowe na sutki. Po prostu, żeby to też, wiecie, wyglądało schludnie, bo no bez przesady. Bo ona jest mocno tutaj, naprawdę jest mocno wycięta. No i dół macie, oczywiście guma w talii. No i dół też falbankowy. No to jest takie dosyć charakterystyczne dla Laurelli, te, wiecie, falbanki i tak dalej. No i z tyłu, fajne jest to, że z tyłu tutaj macie gumkę i ona właśnie wtedy bardzo ładnie Wam trzyma z tyłu. Ja mam w razie czego rozmiar SM. Także coś takiego, bardzo fajna sukienka. Jeszcze jej na żadnej okazji nie miałam, ale myślę, że i przyjdzie taka okazja, że ją założę. Więc naprawdę fajna, ja lubię właśnie sukienki z takim dekoltem, ale mówię, ta jest wyjątkowo mocno tutaj, myślę, że widzicie, wycięta. Także jak macie większy biust, to też myślę, że mógłby być to problem dla Was. Ja mi się to błagam już zrobił, słuchajcie. Dobra, dalej. T-shirty, bardzo lubię te t-shirty. To są takie t-shirty w Stradivariusie, w Zarze, w Bershce. I ten akurat jest właśnie z Zary, 22 zł. Uwielbiam je. To są właśnie takie typowe oversize, ale w serek. Bo na przykład w H&M ciężko znaleźć te w serek. Często są właśnie okrągłe, ja nie lubię okrągłych dekoltów. I tu mam się w
serek, ale one szybko znikają, raczej polujcie na nie stacjonarnie po prostu. Tutaj coś, co też bym Wam polecała polować stacjonarnie, to bluzka z Reserved. Okurczałam ją na lewą stronę, ale trudno. Widzicie, ona ma takie bardzo fajne, duże tutaj falbany na szerokich ramionczkach, czarna po prostu w paski, była też w takim fioletowym kolorze, ale właśnie ja się zdecydowałam na taką, wiecie, uniwersalną w czarnym. Ja ją też dorwałam przy jakimś kodzie zniżkowym. O, i to też dorwałam w Beczce i to nie kosztowało, normalna cena 69, ale ja chyba 30 coś złotych za to dałam. Jak jeszcze to znajdę, to Wam dam znać. To są takie topy. Ja to akurat widziałam u Vloglola. Taki top, wiecie, z golfikiem, który wykończony jest tutaj na dole koronką. O, to jest taki crop top i ta koronka mniej więcej sięga do pępka. I właśnie spodnie z wysokim stanem i ta krótka marynarka i to naprawdę ekstra wygląda. I to właśnie nie było to drogie. 39 zł, bo też za 7 tych szkoda by mi było. A, i z tyłu tutaj macie znów, nie widać? Widać, macie gołe plecy. Więc przy tych gołych plecach właśnie też znowu ja nie noszę, biustu noszę do takich rzeczy. O, tu Wam też pokażę z Mojito, bo to widziałam, ostatnio byłam w Mojito stacjonarnie. W internecie już tego nie widzę, ale stacjonarnie widziałam na wyprzedaży. Piżamka, 100% wiskoza. Ja to też na jakieś, na wyprzedaży to kupiłam, już nie pamiętam ile dałam za całość. Ale to czeka na pranie właśnie po filmie. I tutaj macie taką górę po prostu na ramionczkach, taka zwykła, delikatna, pudrowy róż, delikatne, czarne tutaj wykończenie. I do tego są takie bardzo fajne spodenki. Widzicie, to jest rozmiar S i jest taki dosyć duży. Ja piżam nie lubię jakichś obcisłych, więc dla mnie to jest ok, ale daję Wam znać, jakby jeszcze były w internecie, no to tak wyglądają S-ki, także są dosyć spore. No i bardzo ładnie to wygląda razem ten komplecik, także mój wędruje zaraz do prania. Już powoli kończymy. Tu Wam też pokażę coś, co jest bardzo fajne, co jeżeli nie chcecie nosić właśnie takich topów czy takich sukienek z odkrytymi plecami, bez biustonoszy, to właśnie coś takiego sobie kupiłam. To też wiecie, jako normalnie biustonosz i właśnie już to nosiłam i pod właśnie na przykład taki top. To są biustonosze z Handemu i to jest w Handemie non stop, więc Wam podlinkuję. I to też wiecie, to też na przykład fajnie wygląda pod jakąś koszulę, gdzie tam kawałek wystaje, naprawdę bardzo fajne, bardzo ładnie to wygląda. Macie grube, szerokie ramionczka, o, to też ekstra wygląda do swetrów jesienią, jak na jedno ramię nosicie, naprawdę fajna sprawa. Tylko że to jest wciągane i to jest taki, wiecie, ten problem, że zakładanie tego to jest masakra, no bo wiadomo, to musi trzymać biust, więc jest dosyć wąskie, a przełożenie tego jest problematyczne, więc nienawidzę tego zakładać, ale jak już to mam na sobie, to oj, to ogólnie jest wygodne, widzicie, tutaj no rozciągnięcie tego to jest ciężka sprawa. Zaraz, słuchajcie, usłyszycie mojego miauczącego kota, bo Bartek będzie kosił trawę, a kot koniecznie znowu chce wyjść na dwór, no nie wyjdziesz teraz. On tak, jak go słyszycie, jak on tak czasami miauczy ogólnie na jakichś filmach, no to on chce wyjść na dwór i dlatego tak miauczy. Nie dlatego, że dzieje mu się krzywda. I to tutaj sweterek, który kupiłam w jakimś takim sklepie no name po prostu. Taki piękny sweterek. Bardzo mi się te sweterki podobają. On kosztował prawie 200 zł, więc był drogi. Ale w sumie, wiecie, stwierdziłam, że naprawdę jest ładny, bardzo mi się podoba, więc czemu nie, wiecie, taki do narzucenia po prostu. I jest taki sklep Kupsi, podlinkuję Wam, jak znajdę, gdzie w internecie takie sweterki możecie dostać. I ja właśnie zastanawiałam się, żeby od nich zamówić, ale non stop ten taki beżowy kolor był wykupiony, a ten przypadkiem mi się po prostu trafił, więc go wzięłam. I jeszcze pokażę Wam dwie rzeczy z H&M sportowym. Powiem Wam, że ja naprawdę uwielbiam rzeczy sportowe z H&M-u. Mam leggingsy z Gym Glamour, są ok, ale za tą cenę to tak wiecie, ja je zawsze kupuję, jak była jakaś taka promka, ja je kupiłam, właśnie była promocja minus 30%. No to wtedy tam około stówki one wychodziły plus, ale za 170 zł no raczej nie kupuję leggingsów, bo z H&M-u dacie stówkę i macie petardę leggingsy. I tu akurat na wyprzedaży też kupiłam top sportowy, dam 21 zł za niego. Taki zwykły, różowy i on jest takiego fajnego materiału, że on przylega, taki kompresyjny trochę. Widzicie, on jest taki rozciągliwy, że tak Was bardzo ładnie tutaj spina i opina. I też leginsy i w tych leginsach już i biegałam, i ćwiczyłam i naprawdę są świetne. I właśnie a propos tych leginsów, słuchajcie, kupiłam dwa rozmiary. Kupiłam najpierw M-kę. Bo właśnie strasznie chciałam, bo, o widzicie, bo to są leggingsy, rzadko w kocie,
Rzadko w H&M-ie są leggingsy, które właśnie mają tę talię, tak, że macie po trójkącie i to tak ładnie optycznie waszą talię wydłuża i wyszczupla. Super to jest. I właśnie bardzo, bardzo długo, kilka tygodni polowałam na te leggingsy i w końcu pojawiła się M-ka na stronie H&M-u i najpierw kupiłam M-kę, ale jak ją założyłam, okazała się za długa i później ta S-ka się nie pojawiała, pojawiła się S-ka, zamówiłam S-kę, zapomniałam odesłać M-ki, więc jakbyście chciały, to mam te leggingsy M-kę na sprzedanie, bo na mnie M-ka jest za duża, bo to jest taka standardowa rozmiarówka. Jeżeli standardowo nosicie M albo takie większe S i chcecie mieć troszkę luźniejsze, takie wiecie, bardziej wygodne, no to jak chcecie, to mam do odsprzedania, więc możecie pisać dokładnie właśnie te leggingsy. I one są czarne i myślę, że to tutaj doskonale widzicie. Mają taki delikatny wzór zwierzęcy. Piękna talia, no one są standardowe, długie. I to, za co ja kocham leggingsy z H&M-u, to to, że one mają taką talię, że uwierzcie mi, że naprawdę te leggingsy z Jim Glamour nie trzymają mi tak talii, tak pasa i nie leżą tak dobrze, jak te z H&M-u. Bo te, na przykład te z Jim Glamour, które zauważyłam, one są strasznie wysokie i okej, spoko, ale one są takie, że praktycznie pod biust sięgają, bo to fajnie wygląda na Instagramie do rash guardów, gdzie powiem wam szczerze, zamówiłam ten rash guard z Jim Glamour. Ja nie wiem, kto może w tym ćwiczyć, bo zamówiłam ten mały rozmiar, chyba S-kę. Zamówiłam S-kę, bo wiecie, no chciałam, żeby to było no, dopasowane i trzymało mi jakkolwiek biust. Jak założyłam tą S-kę, to było tak obcisłe, a nadal nie trzymało biust. I te leggingsy właśnie wydaje mi się, że są takie, żeby to wiecie, ładnie razem wyglądało. Ale one właśnie mają gumę w tej górnej partii. Tutaj między biustem a pępkiem mniej więcej. A tak szczerze, ja z tą partią nie mam problemu. Ja mam gorszy problem z dolnym, z dolną częścią brzucha i to bardzo dziwnie wygląda. Znaczy, wiecie, no nie mam aż takiego strasznego problemu znowu. Ale wiecie, o co chodzi, że tutaj jesteście ściśnięte od góry w okolicy talii i optycznie wam zwężają te leggingsy z Jim Glamour talię, natomiast to, co macie pod pępkiem, zostaje. I nagle, nieraz widziałam dziewczyny w leggingsach Jim Glamour, które noszą troszkę większy rozmiar i super, że w ogóle chodzą na siłownię, super. I tutaj w ogóle nie o to chodzi, że ktoś ma większy rozmiar i tak dalej. Tylko chodzi o to, że osoby, które gdzieś coś tam mają do zakamuflowania, jeżeli chciałybyście coś tam zakamuflować sobie, na przykład według mnie leggingsy z Jim Glamour nie są do tego najlepsze. Z tego względu, że robią wam tutaj talię, a to, co macie pod pępkiem, nagle wam, tak brzydko mówiąc, wysadza. Wiecie, o co chodzi? To uwierzcie, nie chodzi mi o to, żeby kogokolwiek z ostatniej, nie daj Boże, obrazić. Tylko jeżeli myślicie nad zakupem leggingsów, to serio, nieraz widziałam osoby w leggingsach Jim Glamour. One są fajne, komfortowe i tak dalej. Ale według mnie są to naprawdę leggingsy robione na Instagrama, do fajnych zdjęć i mam jedną parę, nie wiem, czy kupię więcej, bo one są fajne, bo super wyglądają. Fajnie się w nich ćwiczy, bo super wyglądają, ale na przykład guma mi zjeżdża w nich i spada. W leggingsach z H&M-u ja nigdy nie mam tego problemu, więc tak szczerze, dziewczyny, serio, ja uważam, że leggingsy z H&M-u są lepsze niż Jim Glamour. Naprawdę mówię wam to, mam, porównałam. W H&M-ie mi nigdy nic nie zjeżdża z tego względu, że gumy, które macie, szczególnie w tych takich, gdzie macie tą serię Shape, gdzie macie tą szeroką gumę. Ta guma jest na wysokości od, załóżmy tutaj, kości miednicy właśnie do talii. I ona wam tutaj cały brzuch trzyma. I jak robicie przysiady czy coś, to to wszystko jest trzymane. A w leggingsach Jim Glamour macie tą gumę wyżej. Ona robi talię, ale to, co macie pod pępkiem, wszystko jest takie, wiecie, że tutaj jest talia, wszystko jest ściśnięte i nagle jest... Jak się najem na przykład, to też nie wygląda to dobrze. Tak, to jest taki przykład, bo też tak czasami mam. Albo wiecie, ja przed okresem gdzieś tam przybieram wodę, jestem taka trochę napuchnięta i na przykład wtedy nie założę leggingsów Jim Glamour, bo się po prostu w nich źle czuję, bo talię mam fajną, ale to, co jest pod talią, wygląda strasznie według mnie. Więc tutaj serio, dziewczyny, zastanówcie się nad leggingsami z H&M-u, ja wam mega polecam. Jeszcze szczególnie właśnie, zobaczcie ten model, który wam jeszcze tak fajnie tutaj optycznie to wszystko wyszczupla. Jest naprawdę ekstra i one według mnie mają tą gumę dużo, dużo lepszą, po prostu jest w lepszym miejscu. Dajcie znać, co wy myślicie, bo ja uważam, że jeżeli jesteście szczuplutkie, nosicie rozmiary XS i takie malutkie S-ki i macie nieskazitelną figurę, to te leggingsy Jim Glamour są ok, ale myślę, że jeżeli macie jakiś kompleks i chciałobyście się dobrze czuć, to no tutaj wam daję znać, że wcale się możecie tak dobrze w tych leggingsach Jim Glamour nie czuć, dlatego ja się na Instagramie ostatnio wam dawałam znać, że chcę kupić kocie, że chcę kupić spodenki i bardzo mocno się zastanawiam z tymi Jim Glamour, więc jeżeli tu jesteście i macie spodenki te krótkie z Jim Glamour, to dajcie mi znać, jak one się u was sprawdzają. To już będzie za późno, ja pewnie i tak kupię z innej firmy,
bo różne opinie o nich słyszałam, ale jestem ciekawa i też jestem ciekawa w sumie waszej opinii o tych leggingsach Gym Glamour. Są wygodne, ja mam te z kolekcji Dame w tym takim fajnym kolorze, tej takiej ciemnej zieleni. Kolor fajny, wygodne są, ale na przykład też zakładam je tylko w momencie, kiedy jadę na siłownię i robię cardio. Nie robię ćwiczeń typu przysiady i jakieś takie ćwiczenia w tych leggingsach, ponieważ ta guma mi, ja robię jakikolwiek przysiad i ta cała guma z tego brzucha robi i mi się zbija. Ja wstaję i mam, wiecie, pępek na wierzchu i guma jest zwinięta, a mam rozmiar S chyba tych leggingsów, a mniejsze, no nie wiem, czy mi się wbiła w te mniejsze. Kończę, bo mój kot zaraz po prostu doprowadzi mnie do istnego szału, także kończę.